Cześć, witajcie na kanale TradeLux. Dzisiaj prezentacja Peugeot 5008, wersja GT Line, bardzo bogato doposażona sztuka w bardzo ładnym kolorze. Pod maską mamy silnik 1.6 PureTech, 180 koni, bardzo fajny, mało zawodny silnik. Proszę go nie mylić z pierwszą generacją 1.6 THP, gdzie znawcy internetowi, którzy nie mieli do czynienia z tą jednostką, co tutaj jest w tym samochodzie, piszą głupoty na internecie, na forach i bazują swoją wiedzę właśnie na forach internetowych, a nigdy nie mieli do czynienia z tą jednostką. Bardzo dobry silnik, mało zawodny. Jeśli chodzi o bolączki wcześniejsze, to wszystkie zostały wyeliminowane, czyli bezproblemowy łańcuch rozrządu, nie ma poborów oleju, nie ma głupich błędów. Jeśli chodzi o konsumpcję oleju, to również nie ma, oraz jeśli chodzi o nagar, który występował w THP, też jest auto pozbawione tych wad. Ok, ale przejdziemy sobie teraz do pomiaru lakierniczego. Jeśli chodzi o przód samochodu, to wykonany jest z aluminium. Mowa tutaj o masce, mowa o błotnikach przednich. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, one są stalowe. Oczywiście oprócz klapy bagażnika, która jest plastikowa, i też oprócz zderzaków, które też są plastikowe, czyli wykonane z tworzywa sztucznego. Przejdziemy sobie teraz do pomiaru wnętrza. Tak, już jesteśmy przy wnętrzu, tak jak widzicie, jakieś takie standardowe wgniotki, jak dziecko zostawiło pas i nie ściągnęło i gdzieś tam przyczasnęło drzwiami. I lecimy sobie dalej z pomiarem. Z ciekawości zobaczcie, tam jest niedomalowany lakier i to ma być tak fabrycznie, to znaczy, że tutaj nikt nie zaglądał i nikt nic nie robił, bo tak jest fabrycznie niedomalowany. O, zobaczcie, może to będzie widać lepiej, tutaj zrobimy zbliżenie. O, tak to wygląda, jak auto wyjeżdża z fabryki. Jak coś tam było malowane, to znaczy, że jest niefabrycznie. Jeszcze słupek tutaj przedni w Black Piano, automatycznie jakby była szkoda mocniejsza z przodu, to tutaj maska by się cofnęła, uszkodziłaby szybę i słupek musiałby być naprawiany. Jeśli chodzi o plastikowe elementy, tutaj cały ten duży zderzak i cała tutaj klapa. I lecimy sobie dalej. Tutaj ten błotnik był naprawiany za granicą. O, ślizga się na wosku miernik. Tutaj było jakieś przytarcie i wgniota, jak ktoś wyjeżdżał w prawo, najprawdopodobniej to zahaczyło coś. No, było naprawa częściowa i tutaj tak samo te drzwi. I też jeszcze słupek.
i wnętrze pojazdu. Tutaj też warto zobaczyć, że zobaczcie, to jest takie, jeśli chodzi o zawiasy, niedomalowane. No to jeśli chodzi o te drzwi, co były cieniowane, no tutaj były ustawiane i demontowane z tej strony, a tutaj akurat jest bez śladów demontażu. Jeszcze od wnętrza sobie też te drzwi przelecimy i jeszcze tutaj wnętrze pojazdu tak samo. Tutaj się, o, tutaj gdzieś były dołem przemalowane, ale zobaczcie, że to już góra tylko tutaj, o, jest fabryka, a tutaj gdzieś były cieniowane i lecimy sobie dalej ze słupkami. I tutaj była jakaś wgniota. I tutaj co to? Przytarcie. Podsumowując, jeśli chodzi o naprawy, to w oryginale mamy elementy wszystkie oprócz tutaj tego błotnika z wnęką i drzwi były cieniowane, żeby nie było różnicy w kolorze. Lecimy sobie dalej ze sprawdzeniem samochodu, jeśli chodzi o szyby. Tutaj mamy szybę 2018 rok. Auto jest 2019 roku, więc jak najbardziej dopuszczalne jest, żeby szyba rok do tyłu była wykorzystana. Tutaj mamy 2019 rok produkcji, 19. Tutaj mamy 2019 rok produkcji. Szyba tylna lewa. Jeśli chodzi o tył, tutaj mamy 2019 rok. Może uda się otworzyć klapę. O, wypadł olej, który był wymieniany, i rzeczy, które były wymieniane, wszystkie one tutaj pokrywa i tak dalej. To będzie wszystko później mówione. O, tutaj mamy 19. Tu jest 19, jeśli chodzi o rok produkcji. Te rzeczy, które były wymieniane, to wszystko będzie później wymienione w poście oczywiście. Jeśli chodzi tutaj o tą szybę, gdzie była dokonywana naprawa tego błotnika, to tutaj mamy 19, on zbliżymy, więc szyba jest jak najbardziej oryginalna. Tutaj mamy 2019 rok produkcji też. Tutaj mamy 2018 rok, może się uda tak, o, wrzucić szybę, i tutaj mamy 2019 rok produkcji, czyli szyby wszystkie są w oryginale, nawet szyba czołowa, i tutaj gdzie była jakaś ta wgniota, obcierka i szkoda tej, w tym fragmencie tej szyby też są oryginalne, więc auto nie było rozbite, jak to się może niektórym wydawać, tylko naprawione, bo było coś drobnego. Jakby było coś grubego, no to auto by przyjechało uszkodzone. Zresztą do samochodu jest raport, który udostępniamy. Auto przyjechało całe, tak jak stoi. Przelecimy przez
stan wizualny lakierniczy, minimalne jakieś odpryski od kamieni na zderzaku plus na klapie, to jest normalne, bo tutaj to nie było lakierowane, więc jakieś odpryski od kamieni i tak dalej mogą być. To się nie rzuca w oczy, jak odejdziemy od auta na pół metra i więcej, tylko z bardzo, bardzo bliska. Teraz jest zrobiony po kolei każdy element z bliska, z około 30-40 cm, więc sobie zobaczcie na skalę, mniej więcej to jest odtąd, dotąd, tak byśmy dali kamerę i tak wam pokazujemy. O, to jakaś taka ryska, jedna drobna, która się nie rzuca w oczy. Tutaj druga tak samo. Od otwierania drzwi ktoś zrobił pyk. I lecimy dalej. Na listwie jakieś drobne zarysowania. W końcu to jest listwa bagażnika. Tutaj na bagażniku jakaś kropka. I tutaj na zderzaku mamy zarysowanie na plastiku, tutaj na tym czarnym plastiku i na listwie tej plastikowej też na nadkolu. Jakby komuś to bardzo przeszkadzało, można to wymienić. To jest w strukturze, więc można kupić albo nowe, albo używane. Z doświadczenia wiemy, że nie warto, bo jak się gdzieś auto zestawi albo najedzie, to zaraz można zrobić to samo i człowiek się tylko później denerwuje, albo wymieniłem i zrobiłem to samo. Lecimy dalej ze sprawdzeniem auta, czyli opony i układ hamulcowy. Tarcza ładna, bez rantu. Była niedawno wymieniana, tutaj zobaczcie, że jest naprawdę ładnie, taki bardzo, bardzo niewielki, minimalny rancik. Można powiedzieć, że praktycznie bez rantu i praktycznie cały klocek. Jeśli chodzi o opony, mamy Goodyear Vector 4 Season, czyli wielosezon, spełniająca standardy na zimę. Fajny bieżnik jodełkowy. Jeśli chodzi o produkcję, już szukamy tutaj DOT, on może być też czasami z drugiej strony. Podejdziemy sobie do drugiej opony i sprawdzimy, jak to tam wygląda. Jeśli chodzi o rozmiar 225x55x18, jeśli chodzi o bieżnik, no to bieżnika jest bardzo, bardzo dużo, w okolicach takich 6 mm. Zobaczcie, ile tego tej bieżnika jest. Jeśli chodzi o tył, praktycznie 7, takie pod 7 mm opona będzie podchodzić, też Goodyear Vector 4 Season. Tutaj może się uda złapać do dna. Zobaczymy sobie z drugiej strony, jak to wygląda. Tarcza bez rantu. Zobaczcie, jak przejeżdża, nic nie haczy, była niedawno wymieniana i klocek też był niedawno wymieniany, bo jest cały, więc tutaj wszystko jest jak należy. O, tutaj się jeszcze znalazła ryska taka mało widoczna i przeoczone było przy przejściu. Ok, lecimy dalej. O, tutaj jest data produkcji, 34 tydzień 2023, czyli końcówka 2023 roku, czyli gdzieś były montowane przełom 23-24 lub początek 24. Opona z tyłu praktycznie 7
mm jak nowa tarcza. Bez żadnego rantu klocek był wymieniany, jest cały, zobaczcie sobie. To nie było robione przez nas, tylko za granicą. I przejdziemy sobie do przodu. Też na osi mamy Goodyear, wszędzie na osi mamy te same opony, ten sam bieżnik. Wielosezon. I tutaj mamy 34 tydzień 2023, czyli to był komplet kupowany, tarcza ładna, minimalny rancik, można powiedzieć, że bez rantu praktycznie. I klocek też jest cały, był wymieniany. Jeśli chodzi o felgi, no to każdy tam sobie może zerknąć na zdjęcie, w jakim są stanie. To jest rzecz wymienna, eksploatacyjna i zostawiamy Wam do dyspozycji decyzję, czy wymieniać, czy coś z tym robić, bo z doświadczenia wiemy, że też można najechać i uszkodzić alufelgę. Nie ma co dramatyzować, to jest tylko auto, a nie człowiek czy zwierzę żywe. Ok, a więc reasumując, opony praktycznie nowe, układ hamulcowy też prawie nowy lub nowy i można śmiało jeździć i jechać na wycieczkę, wsiadać i przejechać się na przykład do Chorwacji, do Francji, do Hiszpanii lub gdzie tam chcecie. Co nam zostało jeszcze zerknąć pod maskę, powiedzieć troszeczkę o wyposażeniu z zewnątrz i będziemy wskakiwać do środka. Jeśli chodzi o zaglądnięcie pod maskę, tutaj mamy datę produkcji luty 2019. Tutaj mamy luty 2019. Jeśli chodzi o śruby na błotnikach, tutaj na błotniku od strony kierowcy nic nie było odkręcane. Na masce przy śrubach też nie ma śladów demontażu. Jeśli chodzi druga strona, na błotniku nic nie było demontowane i na masce też nic nie było demontowane, więc to jest wszystko fabryczne. Jeśli chodzi o wymiany, standardowo tutaj pod spodem mamy pokrywę, która była przez nas wymieniana, w bagażniku jest stara część. O, tutaj zdemontujemy, mówimy dlaczego ta pokrywa była wymieniana, już dokładnie chodzi o odmy, które tutaj są. Tutaj jest jedna odma, później jest na wylocie tak samo odma i procedura zaleca, producent zaleca, że przy procedurze wymiany odmy nie wymieniamy samej odmy. Tym bardziej, że są dostępne chińskie zamienniki w zasadzie tylko, więc wymieniamy całą pokrywę. To jest niestety spory koszt, ale dzięki temu mamy pewność, że przejedziecie setki tysięcy kilometrów bez potrzeby tego wymieniania. Więc to było wymienione. Wymieniony był olej w silniku, olej w skrzyni biegów automatycznej, płyn chłodniczy tak samo, bo to jest rzecz wymienna. Często zapominacie o tym, że to trzeba wymienić. No i plus jakieś tam inne rzeczy, to wszystko będzie poopisywane. Oczywiście jakieś tam filtry, świece zapłonowe. No i to wszystko tak było mówione, będzie opisane. Ok, i z zewnątrz zostało nam jeszcze powiedzieć o wyposażeniu. Mamy kamery 360. Mamy lampy LED, full LED adaptacyjne, mamy doświetlanie zakrętów, mamy czujniki parkowania przód, tył, mamy system BLIS. Tutaj w lusterkach jest dioda, która nas informuje o tym, żeby nie zmieniać pasa ruchu. Mamy dach panoramiczny i przejdziemy sobie do wnętrza pojazdu. Mamy audiofilskie nagłośnienie Focal, mamy charakterystyczne wykończenie dla wersji GT, GT Line, mamy podświetlanie wnętrza Ambiente, mamy tapicerkę skórzaną, Napa naturalna skóra, mamy fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią dla kierowcy, w fotelach przednich mamy opcję masażu zarówno w lewym i w prawym fotelu, regulacja lędźwi, fotele oczywiście tutaj mamy sportowe, w pełni regulowane, wysuwane. Tutaj sobie możemy ustawić jak nam się podoba, fajne przytrzymanie boków, charakterystyczna ścięta kierownica z napisem GT Line tutaj na dole, mamy elektryczną klapę, mamy autoalarm, mamy elektryczne blokowanie zamka z tyłu, żeby dzieci nie otwierały, tutaj mamy doświetlanie przy panoramie, roleta jest odsunięta.
Mamy tutaj 8-biegową skrzynię japońskiego producenta. Hydrauliczna, klasyczna skrzynia, bardzo fajna. Mamy elektryczny hamulec pomocniczy, czyli ręczny, i mamy tryb przejścia do pracy w sport. Uruchomimy teraz pojazd. Auto chwilę stało przez nas, więc uruchomione na zapłonie samym, więc przeszło w tryb ekonomiczny, ale już uruchamiamy auto. Mamy wirtualne zegary, które sobie tutaj możemy sami regulować, jak nam się podoba, jeśli chodzi o widoki. Auto ma 120 tysięcy przebiegu. Tutaj zmieniliśmy sobie na tryb jazdy. Mamy oczywiście liczniki, mamy też osobiste widoki, które sobie możemy ustawić. Tutaj mamy ikonkę systemu BLIS, tutaj mamy informacje o zaciągniętym hamulcu ręcznym, a tam wyżej o pasach. Ok, jeśli chodzi o pozostałe opcje, podgrzewanie foteli przód, szybkie odmrażanie szyby czołowej, recyrkulacja obiegu powietrza, podgrzewanie szyby tylnej z lusterkami, zamykanie centralnego zamka, tutaj mamy radio z różnymi źródłami odbierania dźwięku audio, radio USB, iPod, Bluetooth, oczywiście streaming audio z systemów streamingowych typu YouTube, Spotify i tak dalej, co tam chcecie. Też możecie przesyłać muzykę bezpośrednio z telefonu, jak ktoś tam sobie kolekcjonuje na telefonie muzykę. Mamy dwustrefową klimatyzację, tak jak widzicie, dwie różne temperatury, plus jeszcze opcje mamy załączenia też regulacji z tyłu, czyli osobno jeszcze z tyłu mamy też klimatyzację do regulacji. Ona się tam teraz uruchomiła, więc ją tutaj wyłączymy na chwilkę, żeby nie szumiało. O, lecimy dalej z opcjami. Mamy nawigację tutaj. Na tym guziczku to jest nawigacja fabryczna. Oczywiście z możliwością jej darmowej aktualizacji, zmiany widoki 2D, 3D. I po numerze WIN możecie sobie ją aktualizować za darmo. Mamy tutaj teraz ustawienia pojazdu. Mamy Park Assist. Rozpoczyna tutaj nam opcja ta manewr automatycznego parkowania. Natomiast to tak, wiecie, na razie jeszcze człowiek wygrywa z maszyną. Zobaczymy, jak to będzie za kilka lat. Mamy automatyczne przełączanie świateł, krótkie, długie. Mamy wspomaganie wizualne przy parkowaniu, czyli kamery 360. Mamy wspomaganie zachowania pasa ruchu, czyli tutaj kontruje nam auto samo kierownicę i utrzymuje tor jazdy. Mamy start-stop opcję i wspomaganie parkowania, czyli czujniki parkowania przód i tył. Mamy monitorowanie martwych pól, to co było mówione, czyli tutaj w lusterkach macie te diody, które się zaświecają i informują o tym, żeby nie zmieniać pasa ruchu. Ostrzega nas o tym system. Mamy kontrolę poślizgu kół i inicjalizacja niedopompowania opon. Tutaj sobie możemy to zakodować. Światła, oświetlenie towarzyszące. Tutaj mamy informacje, jak długo mają się świecić światła, jeśli od samochodu odchodzimy. Tutaj, tak widzicie, odchodzimy i się świecą światła. Tutaj to samo mamy na powitanie. I reflektory kierunkowe, czyli doświetlanie zakrętów. Jak skręcamy kierownicą, to się światła doświetlają. A, szybko to jeszcze zmienimy godzinę, bo po warsztacie mechanicznym, jak serwisują auta, to zawsze jest akumulator rozpinany, więc sobie tutaj zmienimy godzinę i Wam pokażemy, jak to od razu zrobić. Bardzo łatwo, wrzucamy sobie synchronizację z GPS-u, dajemy czas. Tutaj ustawiamy strefę czasową i za chwileczkę się ta godzina sama zaktualizuje po satelicie. A my wracamy do opcji. Komfort. Tylna wycieraczka na biegu wstecznym. Z czujników deszczu sczytywana jest informacja, że pada deszcz, i ta wycieraczka na wstecznym nam się sama załączy. Tutaj też jest opcja dostosowania lusterek zewnętrznych. Jak cofamy, to one się automatycznie opuszczą w dół. Tutaj pokażemy, jak to działa. Wbijamy wsteczny.
lusterko się opuszcza, ruszamy do przodu, lusterko się podnosi i tutaj mamy widok z kamery. No jak widzicie, godzina się już przestawiła. Widok z kamery był, on się tutaj załącza albo automatycznie, albo też możemy wymusić mu widok ręcznie. Odryglowanie tylko drzwi kierowcy, odryglowanie tylko bagażnika, tylna klapa z napędem, czyli klapa elektryczna na guzik na pilota i otwieranie bagażnika bez użycia rąk, czyli gestem nogi. I ostatnia opcja Active Safety Brake, czy w zasadzie grupa opcji Active Safety Brake, czyli ustawienie odległości alarmu w przypadku ryzyka zdarzenia. To jest system antykolizyjny. Jeśli kierowca nie zareaguje po ostrzeżeniu pomarańczowym, czerwonym, no to wtedy auto zaczyna hamować samo. Wyświetlanie zalecanej prędkości. Tutaj z kamery sobie możemy sczytywać. O, i tutaj już nam się pojawia informacja o prędkości. Tutaj z tej kamery będzie sczytywana prędkość i pokazywana. I alarm nieuwagi kierowcy, czyli jak jesteśmy zmęczeni, to auto nas o tym poinformuje, że trzeba zjechać i zrobić przerwę na kawę. Co więcej, telefon, zestaw głośnomówiący i streaming audio, to co było mówione, i to co lubicie najbardziej, czyli Apple CarPlay i Android Auto, przerzucenie Google Maps, też możliwość odblokowania Netflixa, YouTube'a, oglądanie telewizji na żywo na ekranie. Trzeba to zrobić albo software'owo, albo hardware'owo, bo fabrycznie Android tego nie umożliwia z racji tego, żeby nie rozpraszać kierowcy. Możecie to sobie odblokować, ale pamiętajcie, nie róbcie tego, że oglądacie podczas jazdy. To jest dla pasażerów taka możliwość. I jeszcze mirroring, czyli przerzucenie ekranu tutaj na ekran samochodu, ekranu z telefonu komórkowego na ekran samochodu, jeśli wasz telefon to umożliwia. Przy zmianie godziny, tutaj jak sobie wchodziliśmy, mamy też opcję motywów, tworzenia profili, bardzo rozbudowane ustawienie audio, możemy sobie regulować tutaj tony, jak chcemy, rozdział dźwięku, jak ma być, podbicie subwoofera, dźwięki, głosy, equalizer i tak dalej, i tak dalej. To nagłośnienie fokalne naprawdę gra bardzo, bardzo dobrze. Co jeszcze więcej? Mamy oświetlenie towarzyszące tej ambiente w środku, tutaj tak widzicie, tutaj się świeci teraz przy kubeczkach, tak samo tutaj przy dachu robi to mega robotę. Teraz jesteśmy z tyłu pojazdu, tak się auto prezentuje z tylnego fotela. Tutaj mamy dach panoramiczny. Jeśli chodzi o opcję tutaj z tyłu, no to mamy roletki założona i tutaj to powoduje, że pomimo tego, że jest szyba przyciemniana, no to jest o tyle fajnie, że dodatkowo jeszcze jest przyciemnione przez roletkę i nie razi słońce. To sobie oczywiście możemy zwinąć. Mamy stoliki tutaj do jedzenia. No i to co było mówione, czyli mamy też klimatyzację z tyłu, regulacja, możliwość załączania, wyłączania, zamykania, podnoszenia, regulowania. Jest dodatkowy tutaj tunel dla strefy z tyłu. Nagłośnienie tutaj też jest fokal. A jeśli chodzi o pozostałe opcje, no to jeszcze zostało nam do zobaczenia tutaj panoramę. A jeszcze mam tutaj system satelitarny SOS, mamy konsjerza Peugeota i tutaj możemy sobie zasunąć na przykład teraz roletę. Zobaczcie, to się tutaj zasuwa. Ale w aucie się robi dosyć ciemno wtedy. Więc sobie teraz otwieramy z powrotem dach i robi się jasno. I teraz sobie, jak już roleta zakończyła swoją pracę i jest już w pozycji końcowej, otworzymy sobie dach. Możemy go tutaj zastopować albo otworzyć całkiem. O tak, tutaj widzicie. I można sobie wyjrzeć przez okno dachowe. Zamkniemy dach.
I to by było na tyle. Widzimy się przy bagażniku. A to jeszcze jedna rzecz. Data produkcji tutaj też jest na panoramie. 2018. Ok, idziemy do bagażnika. Jeśli chodzi o bagażnik i klapę, to mamy możliwość otwierania elektrycznej tej klapy. Nasza ulubiona opcja. Naciskamy sobie guziczek, przytrzymujemy i nam się klapa otwiera. Wersja jest oczywiście 7-osobowa. Tutaj wszystkie rzeczy, które były wymieniane, pokrywa, oleje, filtry, to tam wszystko będzie wyszczególnione. I patrzcie, odchodzimy sobie, zamykamy guziczkiem, nic nie trzeba naciskać guziczkiem na pilocie, oczywiście nic nie trzeba naciskać. I tak oto wygląda ten samochód. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się takie auto podoba, czy chcecie takich samochodów więcej. Zapraszamy do interakcji z nami. No i pozdrawiamy. Do następnego samochodu. Trade Luxe.